wszystko wskazuje na to, że mamy już jesień, ale jesień nie musi być smutna, szczególnie jeżeli mamy piękne wspomnienia związane z latem, a ja takie mam, w dodatku książkowo-literackie. To jest mała, niepozorna, niewielka książeczka pod tytułem Lato, gdy mama miała zielone oczy, Tatiany Tibulec, przełożona wspaniale, naprawdę przepięknie, przekład, którego autorem jest Dominik Małecki. I to jest taka książeczka wyciągnięta trochę z szuflady. To nie jest nowość. Książka została opublikowana przez wydawnictwo Książkowe Klimaty kilka miesięcy temu, ale to jest taka książeczka, po którą jeśli sięgniecie, to będziecie ją polecać właściwie wszystkim. Dlaczego? Małgorzata Reimer, która zgodziła się opublikować swoją opinię o tej książce, można ją tutaj z tyłu przeczytać, napisała, że ból i piękno w niej zawarte dławią i zapierają dech. I właściwie trudno powiedzieć coś więcej. Mogłabym tylko opowiadać o tym samym na różne sposoby, używając trochę innego języka. To jest opowieść o matce i synu, o nienawiści rodzącej się pomiędzy nimi miłości, o bliskości, o tym, co to w ogóle znaczy, jak tę bliskość można przeżywać, o tym, czy można pokochać rodzica na długo po tym, jak już jesteśmy na świecie. Czy można tego rodzica zacząć szanować, potrzebować i być coraz bliżej, kiedy ma 17 lat? O tym wszystkim w taki niezwykle mięsisty, bardzo cielesny sposób, ale jednocześnie prosty i piękny, opowiada autorka. Ta narracja nie jest długa, ona snuje się dokładnie tyle, ile trwa lato we francuskiej wiosce, dwa piękne wakacyjne miesiące, które odmieniają czyjeś życie. A ja mam wrażenie, że ta książka też może odmienić wasze życie i bardzo bym wam tego życzyła. Naprawdę jest przepiękna, niepozorna i warto ją mieć blisko, przy łóżku, no a przede wszystkim ją pochłonąć. Bardzo serdecznie tę książkę polecam, to nasza książka tygodnia. Kupicie ją oczywiście w Big Book Cafe.